Cześć, dzień dobry, witam po raz trzeci w dniu dzisiejszym, czyli dokładnie 10 czerwca 2023 roku znajduję się przed Sądem Okręgowym w Zamościu, do którego zaraz zostaną zaniesione trzy pisma. Dwa pisma już omówiłem w dwóch filmach, które macie dostępne m.in. na kanale Życie od Nowa, ale teraz zgodnie z deklaracją, zgodnie z obietnicą dzisiejszą zaraz omówię trzecie szczególne pismo, którego fragment zaraz poznacie. Szanowni Państwo, jest sytuacja taka, że 28 lutego 2023 roku zamordowano w Zamościu w biały dzień naszego syna, 16-letniego Eryka Romanowskiego, i sprawa karna, która odbywa się w sądzie okręgowym, którego widzimy za nami, dobiega końca. Dokładnie planowany koniec ma być na 18 dzień czerwca na godzinę 9, czyli dokładnie już ten nadchodzący wtorek. No i w związku z tym, że tak wiele nam się utrudnień robi, tak wiele tutaj, każde utrudnienie to jest wiadoma wielka korzyść dla sprawców, ale też, proszę Państwa, my nie zasypujemy gruszek w popiele i działamy. Piszemy pisma, nagłaśniamy, mówimy po to, by też, i to była taka lekcja edukacji dla innych, dla społeczeństwa, bo wiemy, do jakich brutalnych czynów dochodzi w Zamościu. Nawet w biały dzień zarąbać kogoś tasakiem, no to macie okazję zobaczyć m.in. na kanale Życie od Nowa, czy jakieś rozboje, pobicia odnośnie nożowników zamojskich. To jest scenariusz Zamościa. W związku z tym, szanowni Państwo, my działamy, robimy, mówimy. Trzecie pismo, które zaraz zostanie złożone do sądu, to, proszę Państwa, tyczy się osób, które grożą nam śmiercią, grożą nam szeregiem czynów zabronionych karalnych. O tak ogólnie powiem, szanując tu algorytmy internetowe, żeby nie odebrały, wiecie, o co chodzi. Dlatego w związku z tym, że szanowni Państwo, pokażę, niech to idzie w świat, w związku z tym, że między innymi z tych numerów telefonów dokonuje się czynów zabronionych, karalnych, gruźb karalnych oraz gruźb pozbawienia życia, życzenia śmierci nam oraz innych przerażających czynów, z tych numerów telefonów wystąpiliśmy do sądu w tym piśmie, by sąd z urzędu, a dla sądu to jest naprawdę, to jest moment do załatwienia, by sąd z urzędu poznał właścicieli tych numerów telefonów. Ja tutaj dodam jeden taki szczególny tutaj, to już macie okazję zobaczyć na kanale Życie od Nowa odnośnie filmu tutaj i kobiety, która tutaj się przedstawia jako członek rodziny sprawców morderstwa naszego syna. Czy tak jest? Czy naprawdę ta osoba posługująca się tym numerem telefonu jest tą, za którą się podaje? Ale w każdym razie jej groźby, życzenia i groźby karalne oraz to, co mówi, te wulgaryzmy, podlegają po prostu karze. Dlatego wystąpiliśmy tutaj do sądu w tym pismem tak. Jest tu szereg innych telefonów. Proszę Państwa, to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej tych, którzy dokonują właśnie za pomocą takich numerów telefonów czy innych urządzeń, gdzie ich IP jest łatwe do ustalenia i to będzie powodem dalszych działań względem tych osób. W każdym razie, trzymając się tematu, proszę Państwa, to są numery telefonu, z których dokonuje się przestępstw. A przestępstw dlatego, między innymi, że sąd wypuścił na wolność troje z czwórki morderców naszego syna. Ja tylko dodam dla wiekopomności, że sprawców było czworo, było to zaplanowane, uzgodnione. Dwoje ze sprawców, czyli Gabriela P. i Szymon J., czyli pomysłodawczyni Gabriela P. oraz jej taki kierownik, koordynator Szymon J., wyszli na wolność już po 50 dniach, a Arkadiusz P., który w sposób bardzo brutalny bił i summa summarum przyczynił się w sposób skuteczny do zamordowania Ryka, wyszedł na wolność już w czwartym miesiąc
taką nagrodę spotkali. Szanowni Państwo, jeszcze raz krótkie podsumowanie, by nie przyciągać. Zaraz dokładnie zostaną złożone 3 pisma. I tutaj będziemy bardzo konsekwentni w działaniu, pomimo tego, że nam się robi szkody i rzuca nam się różne kłody pod nogi, my się nie poddamy, bo między innymi walczyć trzeba teraz, zawsze i jeden dzień dłużej, nie patrząc na konsekwencje, a ktoś, kto nam robi szkody prawne, robi tak zwaną krecią robotę, to przyjdzie czas, myślę, żeby o nim pomówić, z imienia, nazwiska wymienić oraz spełnionej funkcji, co, jak, za ile i dlaczego robił tak wielkie szkody nam, osobom pokrzywdzonym, dlaczego mordercy Ryka mają tak wielkie prawa, gdzie jedno słowo powoduje, że już się przedłuża tamto, siamto, czy wam te inne rzeczy się robi, by tutaj ratować, za przeproszeniem, 4 litery mordercy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z wyrazami szacunku, Tadeusz Kasprzak. Cześć.